Słowo, które dzisiaj Bóg do nas kieruje, dotyczy czytania Pisma Świętego. Już pierwsze czytanie z 8 rozdziału Księgi Nehemiasza przypomina nam, jak Pismo Święte w Starym Testamencie było otaczane czcią, czytane, rozważane, słuchane. Ezdrasz otworzył księgę przed całą wspólnotą i czytał publicznie, a lud reagował w modlitwie, klękał, płakał, odpowiadał w modlitwie na usłyszane Słowo Boże. Tak we wspólnocie czyta się Pismo Święte, bo jest to głos samego Boga. I wtedy słuchacze Ezdrasza odpowiadali: amen, amen, to prawda, zgadzamy się, przyjmowali to słowo. I tak przez wieki Pismo Święte było obecne we wspólnocie ludu Bożego, w świątyni, na placach, w domach, a także w synagogach, które z czasem powstały. W Ewangelii słyszymy dzisiaj fragment 4 rozdziału Łukasza, gdy Chrystus właśnie w synagodze czyta Pismo Święte. Przybywa do Nazaretu, do swojego rodzinnego miasta, wchodzi do synagogi, czyta Słowo Boże. Tak było wtedy czytane we wspólnocie. I podobnie trwa to do dziś dzień. Kiedy byłem w Jerozolimie, w synagodze obok Wieczernika, mogłem uczestniczyć we wspólnym czytaniu Pisma Świętego przez Żydów. Głębokie przeżycie. Mężczyźni równocześnie czytający Pismo Święte, kobiety modlące się obok, zasłuchane w Słowo. I to czytanie Pisma Świętego w synagodze jerozolimskiej wywarło na mnie wielkie wrażenie. Pozostało wspomnienie, z jak wielkim zaangażowaniem czytane było to Słowo. Z jak wielką miłością, pasją, entuzjazmem widać było, że to Słowo kochają, że w to Słowo wierzą i odkładali kolejne księgi na półkę, biorąc następne, czytali na głos, a w chwili przerwy medytowali i tak dalej, i dalej. Tak we wspólnocie można czytać Słowo Boże, także w rodzinie i w kręgach biblijnych, które zakładamy, w domowych kręgach biblijnych, gdy Słowo Boże jest czytane razem przez całe rodziny. Inna ilustracja z Jerozolimy pozostała także w moim sercu, gdy widziałem ich indywidualne, osobiste czytanie Pisma Świętego przy murze płaczu, przy ścianie płaczu, tej jedynej ścianie, która została ze świątyni. Oni podchodzą do niej, wierząc, że w tej ścianie pozostaje obecność Boża, Duch Boży, bo jest to ściana świątyni i przy tej ścianie stają, klękają i biorą Pismo Święte w ręce. W pewnym momencie przychodzi rabin, przewodniczący tej wspólnoty i wpatrywaliśmy się w to, z jakim zaangażowaniem, jaką wielką wiarą on czytał Słowo Boże, recytując i psalmy, i Torę, a wszyscy razem mu towarzyszyli duchem. Oto tak czytane jest Słowo Boże w tej wspólnocie. Ale i my również czytamy Pismo Święte, nie tylko w Kościele, gdzie jest wyjaśniane. Jest ono dostępne dla każdego z nas dzisiaj w sposób wyjątkowy, przetłumaczone prawie na wszystkie języki świata, dostępne w internecie, w Twoim telefonie, dla każdego, bez żadnych ograniczeń, po to, by brać i czytać. Czytać i kochać Słowo samego Boga, który do nas przemawia. To jest wielka łaska. Dlatego też święty Hieronim
mówi do całego Kościoła już w IV wieku. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. I odwrotnie powiem do ciebie, jeśli chcesz znać Jezusa dziś, czytaj Pismo Święte, bierz je w swoje ręce. Czytaj, aby poznawać Jezusa. Wielu z was próbowało z pewnością i wielu napotkało na różne kłopoty, problemy, bo zaczynało od Starego Testamentu. Ale to jest księga, której nie zaczyna się czytać od Starego Testamentu, bo jest bardzo trudny. Ale od Nowego Testamentu czyta się Pismo Święte, czyli od środka. Bierz i zaczynaj Nowy Testament w swoim domu. Zaczynaj od Ewangelii i dopiero wtedy, gdy przeczytasz parę razy Nowy Testament, Ewangelię, możesz próbować Stary Testament. Tego uczą nas nasi benedyktyni z Tyńca, by w tej kolejności czytać Słowo Boże. Ono będzie ci się objawiać, odsłaniać coraz bardziej i bardziej. A ze Starego Testamentu jako pierwszą księgę to próbuj czytać psalmy. Psalmy, które są podręcznikiem modlitwy. Od tego się zaczyna Stary Testament. Dlatego też w kręgach biblijnych czytamy Ewangelię i psalmy. Do tego zachęca nas Kościół, by w każdym domu było czytane Słowo Boże. I Matka Boża w jednym ze swoich objawień współczesnych powiedziała: proszę was, dzieci, aby Pismo Święte było w waszych domach otwarte i to na widocznym miejscu. Czy tak jest w moim domu? Zapytam dziś siebie, jakie miejsce zajmuje w moim życiu Ewangelia, w moim domu, w mojej rodzinie. Czy jest ta Ewangelia, słowo samego Jezusa, czytane, poznawane, kochane, przyjmowane z wiarą? Gdy tak będzie, sam Bóg będzie ci się objawiać. Sam Bóg będzie cię uzdrawiać i uwalniać. Bo jest to słowo, które egzorcyzmuje. To jest słowo samego Boga, które uzdrawia. W Księdze Przysłów mówi Bóg: moje słowo jest lekarstwem całego waszego ciała. Bo jest to słowo pełne mocy, uzdrowienia. Jest to słowo samego Boga, które nie tylko nas pociesza, nie tylko daje pokój serca, nie tylko skłania do tego, kiedy mam się i w czym nawrócić, ale również przemienia całe moje życie, prowadząc do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Dlatego też zachęcam każdego z nas dzisiaj, przede wszystkim siebie, bierz i czytaj. Jak mówi święty Jan w Apokalipsie, słowa Chrystusa, bierz i czytaj. Niech to słowo nie będzie pomijane, niezauważone, gdzieś na marginesie, na półce leżące, nie daj Boże, ale niech będzie czytane i kochane codziennie. Tyle różnych rzeczy czytamy, poznajemy, słuchamy w telewizji, w internecie, a słowo samego Jezusa, który nas kocha, czy przyjmuje? Czy je chcę słuchać? Próbuj w jeszcze większym stopniu niż do tej pory sięgać, otwierać, czytać w atmosferze rozmodlenia twojego serca, wzywając Ducha Świętego, aby towarzyszył ci i odkrywał znaczenie Pisma Świętego, bo tylko w ten sposób w Duchu Świętym i w modlitwie czytamy Słowo Boże, a ono będzie ci się wyjaśniać i oświecać drogi twojego życia. Amen.